sobotę w Domu Kultury w Oborze już po raz drugi odbył się bal charytatywny organizowany przez Jolantę Chmielewską na rzecz Koła Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubinie. Udział wzięło 130 osób. Uczestnicy balu mogli dzięki swojej hojności wspomóc potrzebujących. W tamtym roku dzięki takiej akcji podopieczni mogli wyjechać do Paryża. W mojej pracy spotykam się z bardzo wieloma ludźmi i z wieloma problemami dzieci niepełnosprawnych. Kiedy odwiedzam swoich klientów w domu, to poznaję tych rodziców, którzy opiekują się swoimi dziećmi. I poprzez swoją pracę poznałam panią Wiesię Hatałę, która ma córkę niepełnosprawną z zespołem Downa i też córkę z cukrzycą. Pojechałam z całą pielgrzymką do Włoch z rodzicami, z dziećmi niepełnosprawnymi i kiedy przez te dziewięć dni, spotykałam się cały czas z tym problemem rodzica i dziecka, rodziców, którzy się tak pięknie opiekują tymi dziećmi, to nie ukrywam, że wywarło to na mnie ogromne wrażenie, dlatego że każdy z nas marzy o dzieciach zdrowych i tak naprawdę widzimy dzieci chore i nigdy jakby też nie wdrażamy się w to, jak ci rodzice radzą sobie z tymi dziećmi. Organizowany bal charytatywny. Oby to się już stało jakąś tradycją, że takie bale będą, że tak powiem, się organizowały i że będziemy w nich uczestniczyć. I społeczeństwo Lubina i nie tylko okolic będzie bardzo chętnie brało udział w takich balach, bo jest to, że tak powiem, bardzo ważna rzecz. Są one niezmiernie potrzebne, mi się wydaje, i coraz częściej rozumiane przez społeczeństwo, co widać po ilości osób, które tutaj dzisiaj się zebrały, prawda? W zeszłym roku troszeczkę mniej ich było, natomiast myślę, że też rola mediów w tym jest bardzo duża, że coraz więcej społeczeństwa rozumie potrzeby ludzi niepełnosprawnych i w jakiś tam sposób chce im pomóc, chce swoją cegiełkę dołożyć, by żyło się im lepiej i żeby rodzicom przede wszystkim żyło się lepiej, bo jak wiadomo, większość rodziców, zwłaszcza matki dzieci niepełnosprawnych, nie pracują, nie mają tych środków finansowych na tyle, by te dzieci mogły gdzieś pojechać, gdzieś spędzić czas. Pomoc głównie polega właśnie na uczestniczeniu w tych wyjazdach i pomocy. Wiadomo, że są to dzieci często z porażeniem mózgowym, dziecięcym. U nich się może wszystko zdarzyć, także taka siła jest potrzebna, fachowa. Oczywiście jest to w ramach charytatywnej pomocy, w ramach urlopu i też miło spędzam czas, ponieważ od 25 lat praktycznie uczestniczę i w turnusach rehabilitacyjnych i we wszelkiego rodzaju imprezach organizowanych przez koło. Także zżyłem się z tymi dziećmi, zżyłem się z rodzicami, także nie jest to, że tak powiem, obowiązek, tylko przyjemność. Serce moje, nie ma tam i jakby boję. Moja droga, noży boję, choć się do szaleństwa, do liczoleństwa. Główną atrakcją balu był występ zespołu Siedlecka Nuta, jak również przygrywający zespół Adonis. Odbył się także pokaz tańca towarzyskiego z udziałem Dawida Podgajnego oraz Oliwii Popek, który był połączony ze sprzedażą ekologicznych produktów do przechowywania żywności. Udało się zebrać 8 tysięcy złotych. Dochód ze sprzedaży produktów przeznaczony będzie na wakacje dla chorych dzieci z Koła Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubinie.
przede wszystkim każde jedne akcje, które są zwrócone dla poprawienia bytu i funkcjonowania osób niepełnosprawnych, są to akcje w 100% trafione w setkę i przede wszystkim każda jedna pomoc, inicjatywa, która jest zwrócona, żeby im poprawić, udogodnić im sposób funkcjonowania i życia, jesteśmy do tego zobowiązani. My, osoby pełnosprawne, a oni są tak samo pełnowartościowymi obywatelami naszego kraju, jak i naszego miasta i powiatu. Są to osoby już od początku poszkodowane przez los i powinniśmy im jakoś dać radę, wyrównać im szansę funkcjonowania w naszym społeczeństwie. Dzięki takiemu balowi w tamtym roku pojechaliśmy z całą naszą grupą, to jest cały autobus, prawie 50 kilka osób, na wycieczkę, taką wycieczkę, pielgrzymka do Lourdes, do Paryża, gdzie spędziliśmy tam prawie 9 dni w Paryżu. Mimo że ktoś może by pomyślał, że dzieci niepełnosprawne mało rozumieją, ale to jest nieprawda. One się cieszyły, cieszą, do tej pory wspominają. To jest bardzo, bardzo, bardzo fantastyczna sprawa, że są tacy ludzie, którzy jeszcze w tych czasach trudnych potrafią coś pomóc. Mamy nadzieję, że bale charytatywne wpiszą się w tradycje karnawałowe naszego miasta, a także w serca podopiecznych, którzy są szczęśliwi, że z takiej pomocy mogą korzystać.